Urodził się w 1943 roku w Ogrodzieńcu. Studia artystyczne odbył w latach 1963-1969 na Wydziale Malarstwa i Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach profesorów Mieczysława Weimana, Tadeusza Łakomskiego, Wacława Taranczewskiego, Jana Schanzenbacha. Dyplom w 1969 roku uzyskał w pracowni profesora Jonasza Sterna. Twórczość w dziedzinie malarstwa sztalugowego, malarstwa architektonicznego, grafiki, grafiki wydawniczej, architektury wnętrz, wystawiennictwa. Eksponował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą, m.in. w Paryżu, Mediolanie, Nowym Jorku, Sankt Petersburgu, Pradze czy Berlinie. Prace jego znajdują się w zbiorach państwowych, muzeach i galeriach oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, w tym zbiorach papieskich w Watykanie. Za pracę twórczą otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m.in. w 1986 roku Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, w 1987 roku Nagroda Wojewódzka w dziedzinie plastyki, w 1990 Nagroda Wojewody Pilskiego za całokształt osiągnięć twórczych, w 2011 roku Zasłużony dla Kultury Polskiej, a w 2017 roku Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Członek jury krajowych i międzynarodowych konkursów. Wieloletni prezes i wiceprezes Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Pile. W latach 1987-1989 rzeczoznawca PSP w Poznaniu, oddział w Pile. W latach 1988-1998 plastyk wojewódzki oraz w latach 1991-2008 dyrektor Pilskiego Biura Wystaw Artystycznych. Organizator międzynarodowych i ogólnopolskich plenerów artystycznych oraz kurator licznych wystaw. Witam Państwa w pracowni polskiego artysty plastyka Andrzeja Podolaka, który życiem i twórczością związał się z piłą. A jest to o tyle zjawisko niezwykłe, że zrezygnował z kariery w dużym, prężnym krakowskim środowisku. Rainer Maria Rilke kiedyś napisał przepięknie o obrazach, pisząc o nich, że cisza obrazu jest czasem pionowo stojącym na serc ginących kierunku. I myślę, że cisza Twoich obrazów jest niczym innym, tylko ilustracją poezji Rainera Maria Rilke. No jakoś mi się to udaje. No, jest to na pewno trudne w końcu, od ileś lat, to już mija 50 prawie, jak siedzę i się babram w tych farbach w końcu. No, a to co czaruje, no bo jestem taki czarodziej, malutki czarodziej. I powiem to tak, po latach pracy, no bo to trochę już minęło, człowiek ma jakąś łatwość malowania już. Mieszania kolorów, farb. Jeszcze łatwo i ja nie zastanawiam się już w tej chwili nad barwami. To automatycznie wychodzi już z ręki i się samemu miesza takie rzeczy. Jesteś wierny swoim, że tak powiem, swoim ideom twórczym, swoim poszukiwaniom i cały czas jeszcze ciągle poszukujesz, ciągle potrafisz zaskoczyć czymś nowym. Czy to jest efekt Twojej szkoły? Miałem tą przyjemność w moim wieku, że jako gzup miałem tam 20 lat, że trafiłem w Krakowie na uczelnię, gdzie były po prostu same sławy. Byli to po prostu starsi koledzy, no starsi dość dobrze, którzy nam przekazywali to, co sami umieli. No jest to jeszcze okres Grupy Krakowskiej przede wszystkim, jest to okres kapistów, jest to okres kolorystów, Cybisowa, inne osoby. To byli po prostu starsi koledzy. Oni po prostu z nami rozmawiali, no nie tylko rozmawiali, różne rzeczy robiliśmy i to mi zostało już. Dlatego tak pamiętam, jak Szczery tłumaczył, że każdy kolor czymś jest bielą, czernią, czyli jakaś tragedia, czerwień, no wszystkie niebieskie kolory, jasność, że to sobie można po prostu powybierać, porobić to. I jeszcze bym tak powiedział, że
Myśmy zawsze słuchali muzyki i on po prostu nam to wszystko jakoś tkuł w głowę, że może ja pewne rzeczy, które przy korektach odrobił, to ja może zrozumiałem dopiero jak miałem około 40 lat, 45. Dopiero teraz wiem, co on chciał. Każdy, który kończy akademię przedtem, ileś lat temu, nie teraz, teraz są zupełnie inne szkoły już, że właśnie nie wiadomo, o co chodzi w końcu na tych kierunkach wszystkich, a kiedy był rysunek, trzeba było 6 lat rysować, trzeba było po prostu malować normalnie inne łaciny i się uczyć. O, teraz dopiero prowadzają łacinę w naszym kraju. I oni po co przywozili wtedy jakieś takie nowości, o kantor przywozili, to myśmy siedzieli w Krzysztoforach. Specjalnie zapraszał nas i on nam opowiadał o tym wszystkim, jak to wszystko wygląda, jak jest sztuka, przywozili albumy, które myśmy nie mogli no, nie dostać, nie było przecież możliwości. No i oni przywozili, dawali, pożyczali nam, no i możeśmy się też na tych reprodukcjach uczyli pewnych rzeczy, bo to jednak jest, trzeba dużo oglądu po prostu sztuki. Trzeba po prostu bez przerwy być na bieżąco. Andrzej Podolak literaturę w malarstwie odrzucił bardzo wcześnie. Nie odmalowuje on rzeczywistości materialnej. Jest to malarz idei, pojęć ubranych w kształty, intuicyjnych i emocjonalnych przeczuć i odczuć. W jego pracach można odnaleźć archetypiczne wręcz lęki, i obawy, pragnienia, marzenia, które do dziś drzemią w naszej świadomej lub nieświadomej jaźni. Z początku płótna utrzymane były w dość wąskiej, estetycznej, niemalże gamie kolorystycznej. Z czasem jego malarstwo nabiera coraz większej dynamiki. W chropawych, wielowarstwowych płaszczyznach malarskich artysta poszukuje jak gdyby materii pierwszej, penetrując ziemię, naturę w swej istocie, zawieszoną bez przyczyny w niedookreślonej przestrzeni. Podolak jest wierny w materii malarskiej sensu stricte. Posługując się nią, tworzy na swoich płótnach nieistniejące pustki, ulotne, czasem przymglone dale, które nieoczekiwanie kontruje mocnymi pociągnięciami pędzla. Artysta poprzez wszystkie swoje przestrzenie, ziemię, skrzydła zaprasza nas do kosmiczno-emocjonalno-intuicyjnej podróży, w której każdy może odszukać skrawek siebie. Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowana Hanna Maria Ograbisz-Krawiec. W czasie Twoich studiów i krótko po studiach właściwie można powiedzieć, że byłeś przez jakiś czas artystą interdyscyplinarnym. No. Ponieważ tych dziedzin, w których uprawiałeś swój zawód, było kilka. Dlaczego wybrałeś właśnie malarstwo? Jak byłem małym dzieckiem, bo to tak wszyscy mówią, małe dziecko miał kredki, zaczął rysować, nie? To nie. Wiem, że była wojna, bo to 43 rok, gdzieś może w 45, 46 znalazłem tą kasetę o ojcu. Były farby niemieckie Lefranka. Francuska, ale niemiecka firma to robiła. I ja mały guzów w końcu się kolorem chciałem bawić, kolorystą miałem być, widzisz, i jestem. I by się bawić i brzytwą poprzecinałem wszystkie w poprzek, a one były z ołowiu, te tubki w końcu wtedy. I to mi się tak fajnie mi się przecinało, nie? I takie o, żółte, czerwone końcu i tak układałem, ale nie dostałem w tyłek. Nie. Ale jeden ciekawy wątek, ja nie wiedziałem o tym. Z tego, co powiedziałeś przed chwilą i opowiadając historię tej zabytkowej palety, wynika, że miałeś w rodzinie. Czy to nie liczysz po ojcu? Ojciec miał zamiar studiować malarstwo, ale to inne czasy przed wojną. To są kosztowne studia, to nie tak. No właśnie, wtedy było nam łatwiej w tamtym ustroju, naprawdę. Teraz jak przygotowuje młodzież do studia, no to on musi mieć 2000 czy 2004. Myśmy raczej dostawali stypendia. Tak to wyglądało. Jak ktoś chciał i był zdolny, nie? No i ojciec tak chciał, ale poszedł na filozofię, co innego robił. I w domu sobie tylko coś popędzlował. Nie mam tutaj jego po prostu obrazu. W domu mam trochę powieszonych, tak zostawiłem sobie na pamiątkę. No ale to takie amatorskie. Co sprawiło, że wybrałeś właśnie piłę, oprócz tego, co powiedziałeś przed chwilą? Czy mam w sensie twórczym? Wie pan co, że nie wiem. Nie żartuję. Wtedy to był okres, no już te województwa były wtedy już. Dużo kolegów i koleżanek wyjeżdżało do Szwecji, do Francji wyjeżdżali i tak dalej. Mi się też w pewnym momencie zachciało
gdzieś jechać w końcu, no ale takie i rodzinne sprawy i różne inne, które miałem na głowie, zrobiły to, że zostałem w Pile. Spodobało mi się po prostu tutaj. Ja się nie nadaję do dużych miast, po prostu ja muszę mieć jakiejś średniej, no wioska też nie, ale właśnie tego typu jak Piła. No, że już wiem, co się stało z jednej strony, a na Hamrachim wiem, co się stało na Górnym, nie? No, także to w końcu jest takie dla mnie najlepsze. No i lubię zieleń, czego w Krakowie za dużo nie miałem. Jak wspominam swoje początki? Chciałem dalej pojechać, już wyjechać, ale władze, które wtedy były, nie będę wyzywał, kto i jak tego, no i mieszkanie, i wszystko, i pracownia, gdzie siedzimy dzisiaj, wszystko pozłacane było. To było po prostu niemożliwe w innym miejscu, w innym regionie kraju. Jakoś wtedy te władze tworzyły środowisko duże i muzyków ściągali i po prostu różne inne rzeczy. No, w ciągu 3 miesięcy niecałych ja miałem mieszkanie, nie? No więc jakie 3 miesiące, nie? 3 tygodnie chyba. Kończę ten wątek pilski. Z których działań jest Pan najbardziej zadowolony, a które, no delikatnie mówiąc, wolał Pan by zamknąć w takim sejfie wspomnień? Udało się, że powstało to nowe BWA, bo tutaj w tym sklepie alkoholowym to i tak dobrze, bo władze to dały, bo czy pamiętasz, jak ty siedziałeś na Bohaterów i w Domu Kultury robiliśmy takie małe wystawki, jak, no, a to w końcu już było, to już było coś. Pozwól jeszcze na takie jedno pytanie natury prawie osobistej. Gdybyś miał jeszcze raz dokonać wyboru swojej drogi artystycznej, swojej drogi życiowej, różniła się by wielce od tego, co zrealizowałeś i zrobiłeś? To bym wybrał ten sam zawód. To się nie da po prostu. Jeżeli się to już raz tego bakcyla złapało, to trzyma w końcu cały czas. Nie mogę wytrzymać w domu przez 2-4 dni, jak nic nie namaluję w końcu, jak nic nie zrobię, albo grafiki, bo to różne, nie? To no różne historie, ale to się tak nie da. A po drugie, nasze pytałeś mnie o jedno. Czy jest zbyt? Czy z czystej sztuki da się dzisiaj wyżyć? Pewnie, że się da. Jeżeli po prostu się ma już nazwisko i się nie pcha, nie wolno się rozpychać łokciami w końcu, robić ciebie głupka w końcu. Także to w końcu samo przychodzi. Przyjeżdżają ludzie, kupują, muzea biorą. Nie narzekam i nie narzekałem nigdy. Twoje obrazy znajdują się w kolekcjach nie tylko, że tak powiem, polskich, ale także europejskich. Tak. Najwięcej to mam w Kanadzie. Nie wiem dlaczego. Wychowany w tradycji krakowskiej, z takimi postaciami jak Maria Jarema czy Jonasz Stern, Andrzej Podolak pozostaje wierny sztuce abstrakcyjnej do dziś. W swej indywidualnej stylistyce jest rozpoznawalny na pierwszy rzut oka, pomimo nieustannych metamorfoz swojego malarstwa. Malarstwo abstrakcyjne w ujęciu Podolaka nie jest z całą pewnością formalistyczne. Jest to sztuka, która ma ambicje przekazywania symbolicznych, wieloznacznych treści poprzez odpowiednio skomponowaną strukturę abstrakcyjną. Podolak, podobnie jak Stern, niektórzy surrealiści, czy też wybrani abstrakcjoniści drugiej połowy ubiegłego wieku, stosuje często strategię zestawiania literackiego, pojemnego, symbolicznie tytułu obrazu z jego sferą wizualną. Niekiedy wydaje się, że istnieje logiczna sprzeczność pomiędzy tym, co obraz przedstawia, a frazą stającą się jego tytułem. Opisany akt zestawienia obrazu z tytułem staje się niedosłownym kluczem do interpretacji dzieła, bardziej otwierającym jednak niż ograniczającym naszą aktywność związaną z kwestią poszukiwania sensów i znaczeń. Koniecznie trzeba jednak zauważyć, że strona malarska, formalna sztuki Andrzeja Podolaka jest bardzo istotna. Artysta przykłada do niej ogromne znaczenie, a więc można zaryzykować stwierdzenie, że preferencja formalistyczna istnieje w jego twórczości, tyle tylko, że dominuje ona w taki sposób, aby całkowicie pozbawiać obraz potencjału wieloznacznych pozamalarskich treści. Malarstwo Andrzeja Podolaka zdaje się łączyć na własnym gruncie rozmaite odkrycia sztuki abstrakcyjnej XX wieku. Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Rafał Bettner-Łubowski. Czym jest dla Ciebie sztuka? Na wszystkim. Dobry kwantyfikator, ale... Jednym słowem w końcu, no sztuka. To jak miałem tą wystawę swoją jubileuszową, no to tak się to nazywało, życie zamknięte w obrazach, nie? Czyli to po prostu jest moje życie całe, nic innego może bym nie potrafił już robić nawet. Czy artysta
Twoim zdaniem ma jakąś społeczną powinność, ma jakieś obowiązki wobec społeczności, która no, jest potencjalnym jego odbiorcą, jego dzieł, jego twórczości? Tu można odpowiedzieć tak, że ten okres misji społecznej artystów to minął razem z socrealizmem, w końcu minął. Tutaj nie, w końcu. To jest twoje prywatne życie, twoje prywatne odczucia, twoja prywatna rzecz. Wykonujesz to, co chcesz, w końcu nie masz ograniczeń. No. Oczywiście do pewnego momentu, kiedy nie robisz po prostu jakiegoś chamstwa, bo to tak to wygląda czasem. Jakaś ta taka niezrozumiała dla mnie chęć zaistnienia. A to młodzi mają przede wszystkim, w końcu, żeby wybuchnąć, żeby po prostu zostać zaraz gdzieś tam dostrzeżonym na wystawę. Nawet się czasem się świni, tak to powiem w końcu. Naprawdę. A to na tym nie polega. Czy wolność sztuki, czy szerzej rozumiana wolność artysty powinna być takim rodzajem wolności pełnej, niezależnej? Czy to jest tylko iluzja, wolność, że tak może być? Pełna, tak. Wolność twórczości? Tak, to zawsze tak jest w końcu. Jak zaczynają być ograniczenia te urzędnicze, tak ja bym to określił, no to się to staje... Nie wiem. Właściwie to już niczym. Ludzie przestają pracować. Czy twoim zdaniem te bariery takie, które niesie sobą współczesność, to bariery nie tylko ekonomiczne, ale także presji, przymusu, w jakiś sposób ograniczają twórców? Nie wiem. No, ja się po prostu do niczego nie zmuszę nigdy. I nikt mnie nie zmusi. To, co sobie robię, to jest moja rzecz, w końcu moja. I czy się to komuś podoba, czy nie, to mnie to naprawdę... No. A pewno, że przyjemnie ci jest, jak ludzie to odbierają i to potem zostaje, ale nie jest to najważniejsze. Ale zawsze przekazujesz siebie przede wszystkim. Ale zawsze miałeś poczucie niezależności, zawsze miałeś poczucie wolności, które zawsze się nie ukrywałeś. Nie się nie ukrywałeś i nawet dość mocno eksponowałeś. Co ci momentami przyjaciół nie przysparzało? No. Czy to jest cena za wolność twórczą, którą trzeba zapłacić? To była taka, też były takie rzeczy, ale to się potem... To jest tak, jak człowiek jest młody, to go ciągnie do wystaw, do różnych innych rzeczy, konkursów, przepychanek, co tam, co to lepszych, to tego. A potem jak już zostajesz pewien wiek, nie? I już po prostu wiesz, co robisz przede wszystkim i umiesz to zrobić, to cię to już nie bawi w końcu. To już, czy będę miał 10 wystaw więcej, czy mniej. No przyjemnie jest w końcu mieć biurze, ale to nie jest najważniejsze w tej chwili. Człowiek staje się z nazwiskiem znanym. No się teraz będę chwalił. I także ja nie szukam już po prostu odbiorców swoich. Oni są. Są kolekcjonerzy, którzy te obrazy zbierają i to z całej Polski, nie tylko z zagranicy. Także to czasem to powiem tak, że nie mam co już do nazwijmy to sprzedania. Andrzej, gdybyś miał wypromować teraz powiedzmy grupę artystów, zakładając, że są młodzi absolwenci uczelni, uniwersytetów artystycznych, miałbyś ich wypromować. Jaką byś im z perspektywy swojego czasu dał radę na dziś, na teraz, na jutro? Pracować i być zdrowym. Czy masz jakiś taki okres swojej twórczości, który chołubisz w pamięci, który szczególnie lubisz? To każdy obraz to jakoś wychodzi z serca. Jak się go nie ma, to nic nie namalujesz w końcu, bo czy to udolnie zrobisz, czy nieudolnie, ale musisz to czuć, inaczej się to nie da. Dlatego te wszystkie obrazy, jakby to powiedzieć, realistyczne, są pozbawione tego, bo malować na przykład muzykę, no, kolor tęczy. Każda barwa ma jakieś natężenie, każda barwa w końcu o czymś mówi, nie? I także to tak samo jak orkiestra, powiedzmy, że obraz jest zapisem tej muzyki też w końcu w tym czasie. No, na przykład ja widziałem też w Michaliku, jak w Krakowie mieszkałem, widziałem Penderyckiego przy stoliku, nieżyjącego już w tej chwili. Jego po prostu nuty
które on pisał, co siedział, kawę pił, to były tylko takie różne te rzeczy, nie w znaczeniu takim, jak nasze orkiestry grają, że białe te lecą, te czarne, te nutki, tylko to był po prostu różny inny zapis w końcu, czyli po prostu inaczej mówiąc abstrakcja. Spotkałem się z tym na twojej wystawie jubileuszowej. To była bardzo szeroka prezentacja twojej twórczości i podsłuchiwałem rozmowy tych, którzy nie wiedzieli, że ja stoję za nimi, tylko oglądali te obrazy. I zwróciła moją uwagę taki wątek, który mi powiedzieli, słuchaj, to jest jakby siła oddziaływania kosmosu, to poczucie kosmicznej siły ci towarzyszy? To powiedziałeś to, od czego powinniśmy zacząć wywiad. Tak, ja właśnie maluję takie rzeczy i łączę to z muzyką. I to mi wtedy wystarcza. Ale to wszystko jest wychodzące z przyrody, wychodzące z natury. Nie ma, bo to ktoś tam mówi abstrakcja. Nie, to nie jest abstrakcja. Po prostu, bo to musisz gdzieś zobaczyć, percepcja oka. No, gdzieś coś widzisz po latach nieraz, kończy, to ci się wszystko przypomni. I wtedy składasz te części i wychodzi obraz. No a obraz, żeby był czytelny dla wszystkich, nie dla że to jest to konik, drzewko, domek, to jeżeli ktoś ma jakieś uczucia w końcu i chce się uczyć przede wszystkim, no to może oglądać moje obrazy.